Przywitaliśmy się z Państwem, w zasadzie przywitał się zespół Waltornia reprezentujący Nadleśnictwo Zawadzkie, a ze mną goście z Zawadzkiego oczywiście, pan burmistrz gminy Zawadzkie, pan Mieczysław Orgacki, dzień dobry. Dzień dobry. No i są z nami też dwie urocze panie, które są pochłonięte pracą o poranku. Będą dla nas przygotowywały fantastyczne placki, które są charakterystyczne dla tejże właśnie gminy. Pani Gabriela Koźlik, Stowarzyszenie Kobiet Rzędu oraz pani Elżbieta Kamińska, przewodnicząca stowarzyszenia. Z paniami za chwileczkę zamienimy słówko, ale zaczniemy od pana burmistrza. Panie Mieczysławie, z czego słynie gmina Zawadzkie i dlaczego warto chociażby w najbliższy weekend wybrać się właśnie w tym kierunku? Gmina Zawadzkie przede wszystkim słynie ze wspaniałej społeczności, jaką tworzy. I ta społeczność zaprasza na spływy kajakowe, ponieważ mieszkamy w dolinie rzeki Mała Panew, przepięknej rzeki, często nazywaną taką naszą śląską Amazonką. I w tej właśnie dolinie mieszka cała wspólnota gminy Zawadzkie. Kajaki, spływy kajakowe dostosowane dla różnych osób i tych starszych, i tych młodszych. No, bardzo ciekawa oferta, a szczególnie teraz, kiedy mamy taką przepiękną pogodę, bardzo fajny klimat jest w dorzeczu tej rzeki i chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, nie tylko Górnego Śląska, ale wszystkich przyjaciół telewizji Silesia do tego, żeby przyjechali do nas, do gminy Zawadzkie. My będziemy również w nadchodzący weekend w gminie. Ekipa weekendu z TVS będzie relacjonowała na naszej antenie wszystko to, co będzie się działo u Państwa, no ale gmina to również gwara, to także skansen, który jest u Państwa na miejscu wart odwiedzenia i polecenia. No i nadleśnictwo prężnie działające. Małą namiastkę przed chwileczką zobaczyliśmy, usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu Waltornia. Znam jeszcze maskotka, którą myślę przy okazji warto pokazać. To jest mały leśnik. Proszę bardzo, drodzy Państwo, tak sympatycznie prezentuje się misio, który Państwa zachęca do tego, aby do Zawadzkiego przyjechać. No i są też tradycje. Takie warte podkreślenia, chociażby te kulinarne. Tak, gmina Zawadzkie to jedno miasto i dwa sołectwa. Duże sołectwa, sołectwa Kielcza i sołectwo Rzędowice. No i należałoby ten spływ kajakowy tak naprawdę rozpocząć od Kielczy. Mamy stanicę, z której może być taki spływ organizowany. A dlaczego od Kielczy? Kielcza to miejscowość, w której urodził się dawno, dawno temu Wincenty z Kielczy. Wszyscy wiemy, był kanonikiem, dominikaninem, twórcą nieoficjalnego pierwszego hymnu Gaudium Mater Polonia. Zresztą z tej okazji również w naszej gminie organizowany jest corocznie festiwal Gaudium Mater Polonia, na który już dzisiaj zapraszam, odbędzie się we wrześniu. Ale należałoby odwiedzić właśnie Kielcze i z tego powodu, że Wincenty z Kielczy, ale z tego również powodu, że mamy przepiękny kościół zabytkowy, że zabytkowa chata, że zabytkowy cmentarz, a więc takie serce gminy Zawadzkiej, bo właściwie to od tego miejsca się wszystko zaczęło, a później
później Rzędowice. Pierwsza miejscowość, w której powstawały bardzo prymitywne wprawdzie, ale piece hutnicze z dymarkami. I tam do dnia dzisiejszego bardzo, bardzo mocno utrzymuje się Gwara Śląska, przecież tak ważna dla mieszkańców naszego regionu, bo gmina Zawadzkie to Śląsk Opolski, to wschodnia część Opolszczyzny. Z województwem śląskim graniczymy tutaj z miastem Krupski Młyn. I zresztą z tej miejscowości mamy laureatów tak ważnego i prężnie działającego konkursu Ślązaczka Roku. Mamy wiceślązaczkę roku, mieszkanie z miejscowości Rzędowice jest również Ślązaczką Roku. Mało tego, jest Ślązaczką nad Ślązaczkami, także Gwara zachowała swą piękność i czystość tego, co stanowiło zawsze siłę i siłę tego miejsca. Ja myślę, że tej Gwary z ochotą posłuchają nasi widzowie, którzy przepadają za Gwarą. Drogi panie, w takim razie w Gwarze, myślę, możemy opowiedzieć co nieco o kulinariach. Która z pań będzie nam opowiadać o plackach? Zapraszam może tutaj bliżej do mnie w takim razie. Obie po troszku. Dobrze, ja obie po troszku. Smażyć, a ona będzie więcej go dać, ona lepiej go dołodymie. Także ona to by, no placki. Placki, tak jak gabinie, zawsze były u nas. Od zawsze nosiły je mamy dzieci do roboty chłopom swoim, nie? Przede wszystkim ja opowiem te placki, to są w Rzędowicach znane z tego, że pierwej jak była bieda, a pole każdy miał, kartofle miał na polu, natar placków, kobiety nam piekły placków, wrzony te placki, chłopom między sznite wraziły do roboty, a ci ze Zawadzkiego i z Kielcze się no przyglądali, godają, patrzcie, te plakonie, te rzędowiany takie bogate mają dur kotlety, a tu się okazało, jak nie chcieli te kotlety zjeść, że to są placki. Od tego czasu Rzędowice są nazywane plakonioma, no i te placki, no po prostu nie możemy o nich zapomnieć. No ale w Rzędowicach to nie no placki. Do Rzędowic możecie przyjechać na placki, możecie przyjechać na żur, na kartofle z maślunku. No lepiej przyjedźcie na łotpust. Łotpust mamy zawsze w lipcu, taki łotpust na Wiedzynią, na Świętej Marii Panny. Tam też jest taki słynny, znany obroz w Rzędowicach, bo u nas było objawienie. To już przeszło 100 lat. Ci, co przybytni do Rzędowic, oni nie muszą w to wierzyć. Ale ci, co są ze Rzędowic, to oni wią, że ta panienka do Rzędowic przyszła, we szybie szkolnej się pokołzała, a rektor, co mu to przeszkodzało i chciał ta panienka zasłonić, wziął szakiet symną i czymał, a ludzie na dole wołali czymaj tak, bo lepiej widać. A z boku ludzie ze wsi przylatowali, bo pierwszy nie było komórków, bo myśleli, że całą wieś górę. I oni przylecieli, patrzą, a tu się nic nie dzieje, jedno jasność z okna i ci, co byli wierzący, to widzieli obraz Matki Bożej. Tak byście tak mieli czas, trochę wolnego, przyjedźcie do Rzędowic, bo obejrzeć oby no ta szyba, bo tam już nic teraz nie ma, ale mamy w kościółku obraz, także serdecznie zaproszamy do Rzędowic. Przyjeżdżajcie w Tojno, może Kej, może mali, srodzy, starzy, a nawet i ci, co tak kiepsko tam się radzą, to my im pomogiemy, bo nosa dojść, także damy się rady. Kochani, proszę bardzo, jakie piękne zaproszenie. Powodów, żeby odwiedzić gminę Zawadzkie jest naprawdę mnóstwo. O tych powodach będziemy jeszcze rozmawiać w naszym programie. Zostańcie z nami, za chwilę kolejna prezentacja gminy Zawadzkie. No i myślę, że jeszcze do tych placków wrócimy, bo ja jeszcze mam kilka pytań, które dotyczą tej właśnie potrawy. Thank you.
Łotwę Silesia, poranny program telewizji TVS. Przypominam, z nami zespół Waltornia reprezentujący Nadleśnictwo Zawadzkie oraz reprezentacja tej fantastycznej gminy słynącej z wielu, wielu walorów, między innymi walorów turystycznych. Panie burmistrzu, niewiele czasu nam pozostało, ale wspomnijmy jeszcze o tym, o czym bez wątpienia trzeba opowiedzieć. Wasze ścieżki, trasy rowerowe. Nasze ścieżki, trasy rowerowe to bardzo silna strona gminy Zawadzkie i najlepiej zacząć właśnie już od Kielczy. Chociażby w dniu jutrzejszym jest przepiękny koncert w Kielczy, Młodzieżowa Sodalicja z Bielska Białej o godzinie 16:30, a później na rowery. Ścieżki rowerowe prowadzą przez lasy. Właśnie gmina Zawadzkie jest bardzo znana z dużego zalesienia i z wspaniałej współpracy z Nadleśnictwem Zawadzkie, co dzisiaj zresztą telewidzowie Telewizji Silesia mogą zobaczyć na żywo. Ścieżki są zrobione w sposób bardzo bezpieczny, bardzo atrakcyjny. W różne miejsca lasów można dojechać. Las jest w ogóle przyjazny i można dojechać do miejscowości Zawadzkie. Zawadzkie to również słynne ze sportu, bo przecież pan Sławek Szmal to jest nasz honorowy obywatel. Ale z Zawadzkiego ścieżkami rowerowymi do takich miejsc jak Zameczek Renarda, Pałacyk Myśliwski, no a myślę, że na jesień na grzyby, bo grzyby to przecież oczywiście fajna oferta, zwłaszcza dla mieszkańców Górnego Śląska. Tych powodów, żeby odwiedzić Zawadzkie nie brakuje, czyli tak, kajakiem, rowerem, sportu zażyć można, no a potem bez najmniejszych wyrzutów sumienia możemy spróbować takich pożywnych placków. Drogie panie, powiedzmy jeszcze o tych najbardziej tradycyjnych plackach, takich jakie dziś przyrządzacie, czyli bez śmietany, bez dodatków. Co jest w środku? Poza ziemniakiem. Poza ziemniakiem. No, nasza cebula, prosto z ogródka, czosnek. Zresztą powiem, że kartofle też są swojskie, ukopane wczoraj przed wieczorem. I sól, pieprz, trochę już tej nowocześniejszej jarzynki. No i oczywiście trochę octu, co placki są pulchniejsze. I naprawdę lepiej smakują. Każdy, kto próbuje moich, naszych placków, to się pytają, a co tam dowodzie, że one są takie, a nie inne? A ja mówię, a te tajemnice, ale wam powiem, to je łocet. Normalny, w zależności od ilości trochę tego octu. To jest dobra wskazówka dla wszystkich pań, które miałyby ochotę po naszym programie takie placki w domu własnoręcznie wykonać. Pachną cudownie, przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet Rzędowickich, a my przypominamy o tym, że ekipa weekendu z TVS będzie w najbliższy właśnie weekend pokazywała państwu wszystko to, co warte odwiedzenia i zobaczenia w gminie Zawadzkie. Bardzo państwu pięknie dziękuję. Dziękuję. Zostańcie państwo z nami za chwilę, kolejni goście, no i mnóstwo ciekawych punktów naszego programu jeszcze przed nami. Oh!